To zaczynajmy. Dobrze, to zaczynamy w takim razie. Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym webinarium z cyklu wykrywania i analizy zagrożeń bezpieczeństwa. Tematem dzisiejszej prezentacji jest wykorzystanie mechanizmu BGP FlowSpec do mitygacji zagrożeń DDoS. Dzisiejszą prezentację poprowadzę wspólnie z Grzegorzem Mańturzykiem, który jest ekspertem od sieci bezpieczeństwa w firmie Passus. Z kolei ja nazywam się Jacek Grumuza i również jestem pracownikiem firmy Passus. Ponadto udzielam się w Stowarzyszeniu Ekspertów do Spraw Bezpieczeństwa i Informacji ASC Square Poland Chapter. Bardzo gorąco zapraszam na nasze spotkania, również naszego chapteru. Ok, o czym dzisiaj opowiemy? Sekundkę. Dobrze. Przypomnimy sobie podstawowe informacje na temat ataku DDoS. Omówimy sobie wybrane typy ataków, które będą też przedmiotem symulacji naszej. Będą to ataki Synflood, UDP Flood, DNS Reflection Attack. Następnie przejdziemy do detekcji i analizy ataków w systemie Flow Control w module XND. I główna część prezentacji, czyli BGP FlowSpec jako protokół służący do mitygacji zagrożeń DDoS wraz z demo. Tutaj tą część poprowadzi Grzegorz na symulacja ataków i zapobiegania, co na chwilę obecną jesteśmy w stanie zrobić z atakami DDoS z punktu widzenia naszego rozwiązania. Dobrze, przejdźmy zatem do przypomnienia podstawowych informacji o ataku DDoS. Ataki DDoS, czyli Distributed Denial of Service, są obecnie jednymi z najbardziej popularnych i najprostszych ataków stosowanych przez cyberprzestępców. Ich celem jest sparaliżowanie infrastruktury sieciowej lub aplikacji poprzez wysłanie ogromnej ilości pakietów danych do infrastruktury sieciowej. Przepraszam, do sieci ofiary. Ataki rozproszonej odmowy dostępu wymagają użycia wielu tysięcy urządzeń, które są często zorganizowane w tzw. botnety. Bardzo często skutkami ataków DDoS są nie tylko straty finansowe, które są związane z brakiem ciągłości działania określonych usług lub kosztami okupu za zatrzymanie ataku, ale też również straty wizerunkowe. Zagrożenia te dotyczą wszystkich sektorów gospodarki. Mówimy tu zagrożenia DDoS, a zwłaszcza problem ten dotyczy usług internetowych, no, z których w obecnym czasie pandemii korzysta niemalże cały świat. Więc tak naprawdę obserwujemy również wzrost takich ataków. Podsumowując, powody, zyski materialne, aktywizm, zemsta, oczywiście podczas ataku DDoS może też chodzić atakującym o to, żeby zaciemnić inne aktywności podejrzane, które są organizowane, które w momencie ataku są przeprowadzane. Koszty ataku to jest kilka godzin, kilka dolarów za godzinę ataku na czarnym rynku. Bardzo tanie to są ataki i proste w wykorzystaniu. Za chwileczkę powiem dlaczego. Oczywiście sektor gier komputerowych, sektor rządowy, telekomunikacyjny jest tutaj narażony, natomiast w obecnym czasie no to w zasadzie wszystkie biznesy przyniosły się do internetu, więc tutaj też w zasadzie każdy ma problem może mieć problem z tego typu zagrożeniami. Opowiem teraz dwa zdania, czym jest atak Synflood, ponieważ jego symulację mamy przygotowaną. Atak Synflood polega na tym, że mamy historię następującą. Zwykły użytkownik korzysta z zasobów, oczywiście z jakiejś strony, na przykład www. Atakujący, który wykorzystuje do tego botnety bardzo często, wysyła zapytania SYN. Od serwer webowy czy jakaś inna usługa odpowiada SYN ACK, natomiast atakujący nie wysyła kolejnego potwierdzenia ACK. Krótko mówiąc, serwer webowy ma wiele otwartych portów. W związku z tym po pewnym czasie legalni użytkownicy stracą dostęp nie będą mogli korzystać z dostępu do usług, do usługi, która jest przedmiotem ataku DDoS. Ze względu na to, że po prostu będzie przepełnienie bufora na urządzeniu. Jeśli chodzi tutaj, atak ten nazywany jest half open, tak, ze względu na to, że nie dochodzi do pełnego freeway handshake'a, czyli krótko mówiąc jest to atak z klasy należących do ataków DDoS,
sklasyfikowany jako atak na protokół. Wykorzystanie fałszywych adresów IP. No i wysycenie zasobów atakowanego hosta i odrzucenie danych łączy. To są skutki takiego ataku. Przejdźmy może do tego, jak taki atak wygenerować. Bardzo prosto, z wykorzystaniem narzędzia Happing 3, który jest zbudowany w instancji Kali Linuxa. W przypadku ataku Happing 3 wystarczy ustawić flagę ES, ustawiamy port, ustawiamy szybkość wykonywania zapytań, ustawiamy losowe adresy IP. Tutaj widzimy losowe adresy IP z różnych ASN-ów tak naprawdę i tutaj nasz adres docelowy. I w ten sposób możemy po prostu generować. Oczywiście takie ataki mogą być przeprowadzone z wielu urządzeń, najczęściej są przeprowadzane z różnych botnetów, z urządzeń IoT i tak dalej, więc skala jaka jest, jeśli setki tysięcy urządzeń wykonają podobne aktywności, kończy się po prostu udanym atakiem. Kolejnym atakiem jest atak UDP Flood. Tutaj w tym przypadku podobna sytuacja, tak? Użytkownik korzysta z jakichś zasobów, natomiast atakujący wraz z siecią botnetów wysyła fałszywe pakiety UDP. W przypadku, gdy nie ma otwartego portu określonego, to otrzymujemy odpowiedź ICMP Destination Unreachable. Ale też atak kończy się podobnie jak poprzedni, a użytkownik nie ma dostępu do zasobów, do którego zwykle ma dostęp. Tak, jak wspomniałem, gdy host nie znajdzie aplikacji powiązanych z UDP, to tutaj dochodzi do wysyłania komunikatu Destination Unreachable. W tym momencie celem, skutkiem ataku jest wysycenie łącza internetowego, wysycenie zasobów sieciowych, urządzeń sieciowych, bezpieczeństwa, czyli tak naprawdę niekoniecznie host docelowy, serwer, ale może być jakieś urządzenie pośredniczące typu firewall, jakiś inny system, który stoi na brzegu, może być tutaj przedmiotem ataku, ale oczywiście trzeba pamiętać o tym, że no jeśli stanie nam coś na brzegu, po drodze, no to tak naprawdę kolejne inne usługi też będą, że tak powiem, leżały. Atak wygląda podobnie. Generujemy tutaj z losowych adresów IP. Różnica jest taka, że wykorzystujemy tutaj protokół UDP, wypychamy łącze. I widzimy, że można wygenerować za pomocą takiego narzędzia Happing 3 wiele, wiele, wiele ruchu. Oczywiście nie róbcie tego w firmach, to jest tylko na potrzeby prezentacji. To jest na potrzeby prezentacji. Tak naprawdę przy źle skonfigurowanej sieci to w kilka sekund takiej komendy powoduje, że tutaj możecie wyłożyć swoje organizacje. Więc te wszystkie przykłady są jakby na celu pokazania prostoty wykorzystania takich ataków. Kolejny z trzecich z ataków, który chcemy pokazać podczas dzisiejszej prezentacji, jest atak Reflection DNS. W tym przypadku atakujący odwołuje się do tak zwanych open resolverów, czyli otwartych DNS-ów i wysyła żądania o jakąś domenę. Te wszystkie open resolvery, open DNS-y wysyłają odpowiedź do ofiary. Dlaczego tak się dzieje? A to dlatego, ponieważ atakujący podaje fałszywy adres IP źródłowy, więc wysyła jakby żądania DNS w imieniu ofiary i wszystkie odpowiedzi trafiają do ofiary. Ofiara nie jest świadoma tego, że ktoś w ogóle w jej imieniu wysyła takie zapytania. Odpowiedzi DNS-owe są zwykle są większe niż same requesty. Tutaj oczywiście atak powoduje to, że jest wysycona moc obliczeniowa urządzenia ofiary. Jak to zrobić? Bardzo prosto, tak? Taki można powiedzieć proof of concept jest ustawienie jakiegoś otwartego DNS-a, wskazanie adresu ofiary i wykorzystanie
skapy. Możemy tutaj ustawić QType 255, czyli zapytamy się o wszystkie rekordy dotyczące określonej domeny i wysyłamy takie zapytania. Oczywiście tutaj możemy podać tych resolverów, open resolverów, całą listę. Możemy sobie tutaj zaciągnąć tą listę, mieć kilkaset czy nawet więcej tych open resolverów. Oprócz tego możemy te zapytania zmieniać, tak? Więc możemy sobie bardziej rozbudować ten skrypt. No ale w skrócie polega to na tym, że jak odpalimy sobie, to rzeczywiście wyślemy szereg zapytań DNS-owych, które później docelowo trafią do naszej ofiary. Krótko mówiąc, no, ktoś dostanie dużo odpowiedzi i zasoby zostaną wysycone. Przejdę teraz może do pokazania kilku możliwości systemu Flow Control XND do detekcji tego typu zagrożeń. Wykrywamy ataki DDoS w oparciu o kilka algorytmów, ale jednym z tych algorytmów jest między innymi wykrywanie czasu rozpoczęcia i zakończenia ataku. Jest to istotne z punktu widzenia analizy charakterystyk ruchu w czasie trwania ataku. Wiele możliwości konfiguracyjnych, ponieważ opieram się tutaj o kilkanaście atrybutów, w zależności od tego, na jakim parametrze sieciowym nam zależy, możemy tego parametru użyć, zwiększyć znaczenie w mechanizmie wykrywania zagrożeń DDoS. Analizujemy charakterystyki ruchu dzięki wielu dashboardom. Za chwileczkę o tym opowiem. No i oczywiście o te parametry, które są tutaj istotne. Parametry statyczne dotyczą ilości adresów IP. Jeśli mamy średnio ruch, przypuśćmy, w ciągu minuty 10 tysięcy unikalnych adresów IP zewnętrznych do naszego serwera webowego, no to możemy sobie ustawić, że taki próg, na przykład w ciągu minuty, jeśli ruch zostanie zwiększony do, przypuśćmy, 30 tysięcy, tak? To może być taka jakaś tam wartość przyjęta. To jest jeden z warunków. Kolejnym warunkiem może być ustawienie, jaki ma być ruch w ciągu minuty. Możemy ustawić, że oprócz tego, że będzie 100 tysięcy adresów IP, to jeszcze będzie ruch na poziomie 5 gigabitów, czy 10 i tak dalej. Możemy tutaj również ustawić flowy, że jak standardowo jest, przypuśćmy, podczas normalnej aktywności, czy też nawet w piku jest 10 tysięcy flowów w ciągu minuty, to w kontekście oczywiście określonej usługi monitorowanej, to jest wszystko, monitorowanej pod kątem usługi DDoS, no to możemy sobie tutaj taką wartość na sztywno ustawić. Oczywiście te wszystkie atrybuty z punktu widzenia naszego algorytmu muszą być spełnione, aby mechanizm DDoS został wykryty. Oprócz tego istnieją inne atrybuty, które działają w oparciu o behawiorystykę, czyli tak naprawdę porównanie do baseline'a z okresu sprzed ataku. Ja nie będę może tłumaczył, jak ten algorytm dokładnie działa. Powiem tylko w skrócie, jakie są atrybuty tego mechanizmu. Mamy atrybuty podobnie, mamy tutaj niektóre atrybuty są podobne do tego, jeśli chodzi o atrybuty statyczne. Natomiast tutaj te atrybuty są wielokrotnościami. Ustawiam tutaj wielokrotności ruchu w kontekście do baseline'u. Są tu wskaźniki dotyczące adresów IP zewnętrznych i wewnętrznych, czyli możemy sobie ustawić, że liczba adresów IP wzrosła w ciągu minuty kilka razy, na przykład 3 razy w stosunku do baseline'u z ostatnich tam 15 czy 60 minut, w zależności od tego, jaki sobie ustawimy okres baseliningowania. Możemy sobie ustawić tutaj liczbę ASN-ów, że ma być przekroczona x razy, aby atak został wyzwolony. Tak samo jest z flowami, z pakietami, z bajtami, z pakietami per flow, z bajtami per pakiet, z bajtami per flow. To są takie atrybuty, które są tutaj dynamicznie analizowane w kontekście baseline'u. Dodam tutaj, że aby algorytm był spełniony, atak DDoS został uznany jako wykryty,
Należy tutaj uwzględnić następującą rzecz, że tutaj wybieramy, ilu z tych atrybutów dynamicznych musi być spełnionych, aby ta część związana z atrybutami dynamicznymi była spełniona. Możemy podać, że na przykład dwa z tych atrybutów, z tych 8 atrybutów musi być spełnionych, aby atak został uznany jako prawdziwy atak, oraz wszystkie te trzy atrybuty. Czyli krótko mówiąc, możemy sterować tymi wszystkimi atrybutami w kontekście wykrywania ataków DDoS, co zwiększa potrzeby i możliwości. Dzięki temu możemy inaczej ustawić sobie parametry dla serwerów określonych, dla specyficznych serwerów, dla niektórych usług, w zależności jakie mamy potrzeby. Nie zawsze atak DDoS polega na tym, że wysyłamy gigabajty ruchu. Czasami wystarczy umiejętny mały ruch, ale odpowiednio dużo zapytań, malutkich zapytań, żeby wyłożyć firmę. Okej, okay. Ja może przejdę teraz do demo. Odpalę sobie może tutaj za ostatnią. Niech będzie za ostatnią godzinę, ponieważ przed prezentacją odpaliłem generatory ruchu po to, żeby pokazać Państwu jakieś przykładowe wyniki, jak to wygląda z punktu widzenia systemu Flow Control. W systemie Flow Control mamy kilka widoków, które umożliwiają wykrywanie, tak naprawdę analizę zagrożeń bezpieczeństwa. Pierwszy z widoków analitycznych jest to widok, który pokazuje informacje, jakie aplikacje uczestniczyły w atakach DDoS, z jakiej grupy w naszej organizacji są te pochodziły te ataki, dotyczą tej, znaczy jakie ataki są celem, jakie hosty są celem ataku DDoS w kontekście grup, w kontekście poszczególnych adresów IP oraz jakie były wyniki startowe, jeśli chodzi o rozpoczęcie ataku DDoS. Ile było flowów, ile było tutaj bajtów. Kolejny widok jest to wskazanie informacji na temat czasu rozpoczęcia i zakończenia ataku w kontekście hosta docelowego, grupy docelowej, usługi oraz kierunku. Czy to jest w kierunku do serwera, czy od serwera? Krótko mówiąc, mamy tutaj informację, odkąd, dokąd trwał atak. Tutaj widzimy, możemy sobie wziąć 9523, że atak na hosta 9523 rozpoczął się o godzinie 10:30, zakończył o 10:57 na hosta 9523, tak? I tutaj są elementy, wskaźniki startowe. Takie były parametry przy rozpoczęciu ataku. Dzięki temu od razu wiadomo, co było powodem, że atak został wykryty jako DDoS. Natomiast jeśli chcemy analizować informacje z poszczególnych minut trwania ataku, z poszczególnych faz ataku, mieć informacje o tym, jak ten atak przebiegał, możemy sobie analizować je w widoku Deep Analysis, gdzie mamy informacje o aktualnych ASN-ach, czyli liczbie unikalnych ASN-ów, z których następowały requesty do naszej usługi, która była przedmiotem do naszej usługi należącej do grupy Security Lab i do tego hosta na takim porcie konkretnym. Czyli widać, że do tej usługi było aż 35 tysięcy w ciągu minuty, 35 tysięcy, ponad 35 tysięcy unikalnych ASN-ów wysyłały requesty. Taka sama liczba adresów IP-ków. Liczba adresów IP publicznych, publicznych, wewnętrznych. Wskaźniki dotyczące PPF-ów, BPP, BPF-y. Wskaźniki, które zostały zaznaczone tutaj na czerwono, wskazują na to, że algorytm obliczył, że te parametry są znaczące, są przekroczone, dlatego też zostaje uznany jako trwający atak. Czyli dzięki temu od razu widać, które atrybuty są podejrzanie niebezpieczne. Okej, okay. Jeśli chcemy sobie analizować, łatwiej oczywiście analizować ten ruch w formie wykresów, tak naprawdę, pików, nie pików, więc mamy tutaj możliwości
Ja może wyłączę ten filtr 9523. Może ustawię jakiś z grupy. O, może być ten. Okay. Usługa 0.16 w tym momencie, usługa DNS-owa. Możemy tutaj sobie wybierać w kontekście określonych atrybutów, które ustawialiśmy, jak zmieniła się charakterystyka ruchu, po to, aby zobaczyć, jak wyglądał po prostu atak na konkretną usługę. Ale jeśli chcemy tak naprawdę zobaczyć, mieć większość podstawowych widoków, czyli informacje o adresach IP, o adresach ASN-ów, bajtach, flowach, w pakietach i innych wskaźnikach sieciowych, możemy użyć widoku statystics. Tutaj od razu mamy na jednym widoku szereg wskaźników. I może tutaj pokażę. Mamy tutaj 9523, tak? Widzimy, że chwilami dochodziło do wykorzystania ponad 500 tysięcy unikalnych adresów IP źródłowych. Podobna liczba, jeśli chodzi o ASN-y. Widzimy, jak się kształtują inne parametry związane z ilością flowów, z ilością bytes per pakiet. Dobrze. Jeśli mamy już taki atak, jeśli mamy już takie wskaźniki, to chcielibyśmy zobaczyć na przykład, które tak naprawdę IP-ki generują najwięcej ruchu. Czy może to jest po prostu, może to są nasi klienci, na przykład jeśli to jest jakiś e-commerce. Teraz mamy, większość ludzi pracuje jeszcze zdalnie, ruch internetowy wzrósł. No to możemy sobie z punktu widzenia geolokalizacji zobaczyć. W kontekście to był adres 9523, tak? OK, ja zapomniałem filtra ustawić, żeby nam się przeniósł, ale tutaj nie ma problemu, żeby go wpisać. Zobaczmy sobie. Sekundkę. Zobaczymy teraz, z jakich krajów tak naprawdę następowała komunikacja do naszego serwera webowego. W tym momencie widzimy, że te zielone pola oznaczają kraje, z których była komunikacja. Widzimy, że z wielu krajów na świecie była komunikacja do 9523, gdzie zwykle, przypuśćmy, nasz biznes kręci się wokół Europy, tak? Więc tutaj z punktu widzenia analityka jest to już podejrzane, że ktoś po prostu wykorzystuje albo fałszuje adresy IP i tak dalej. Oczywiście na potrzeby symulacji ja wykorzystałem właśnie możliwość w aplikacji Happing 3, która losowo przydziela adresy IP. Stąd też możemy też nawet zobaczyć analizy AS-ów. Dlaczego mówię o tych AS-ach? Ponieważ to będzie bardzo ważne z punktu widzenia później mitygacji zagrożeń, o którym opowie tutaj Grzegorz w dalszej części prezentacji. Z punktu widzenia AS-ów, znowu zapomniałem ustawić keep filter, więc będę musiał wpisać raz jeszcze ten adres IP. Ale to nie jest problem, to jest, pamiętam ten adres. Możemy zobaczyć sobie, z których AS-ów było najwięcej ruchu. OK, wyłączmy tutaj jeszcze. Dobra. Wyłączmy sobie NA. Od razu widzimy, z jakich AS-ów mamy tutaj top ruchu. Z których AS-ów i możemy sobie zobaczyć, czy te AS-y rzeczywiście mogą być związane z naszym biznesem, czy tutaj jesteśmy ofiarą ataku. Przejdę może teraz do części związanej z konfiguracją mechanizmu DDoS, jeśli chodzi o konfigurację reguł. W konfiguracji reguł możemy sobie ustawić whitelistowanie. Whitelistowanie możemy sobie zwhitelistować AS-y, które chcemy wykluczyć z naszego mechanizmu wykrywania ataków DDoS. Dlaczego? Ponieważ dotyczą one naszego biznesu, naszych partnerów, klientów kluczowych i tak dalej. To traktujemy, że ten ruch z określonych AS-ów nie wchodzi w mechanizmy wykrywania zagrożeń. Jest to nasz, temu ruchowi ufamy. Oprócz tego możemy tutaj ustawić, ponieważ może przejdę od tego, że wejdę do mappingu.
Mapping ustawiamy, konfigurację ustawiamy ataków, konfigurację ataków DDoS ustawiamy per grupę funkcyjna. A więc możemy sobie ustawić na przykład serwer. Serwery tutaj z naszej sieci lab. Możemy sobie ustawić, że serwery webowe określone będą miały sieciowe, znaczy, że adresy usług, serwery webowe, które są związane z usługami, które generują setki tysięcy requestów na minutę, będą w jednej grupie, a w innej grupie będą hosty, które generują serwery webowe, które są mniej obciążone. Dzięki temu możemy ustawiać różne warianty mechanizmów, różne thresholdy dla poszczególnych grup. Ale oprócz tego, że na przykład możemy sobie ustawić w DDoSie, że chcemy skanować sobie, że chcemy sobie analizować ruch w kontekście tej grupy, to możemy sobie dodać wyjątki. OK, chcemy wykrywać DDoSy w tej grupie, ale z wyjątkiem określonych hostów, usług. I to właśnie do tego służy tutaj lista wyjątków, że sobie wybieramy na przykład cały zakres sieci do obserwacji pod kątem DDoSa, ale wyrzucamy sobie tutaj serwer DNS-owy, tutaj serwer SSH, tutaj wyrzucamy wszystkie usługi dla danego adresu IP. Możemy również niebawem dodać tutaj sobie, niebawem będziemy mogli sobie również dodać całą tutaj podsieć, gdybyśmy chcieli jakoś tam małą podsieć usunąć jakby z mechanizmu wykrywania zagrożeń. W tym przypadku, w przypadku ASN-ów nie jest w ogóle brana pod uwagę detekcja, znaczy alerty nie są brane pod uwagę, ruch nie jest brany pod uwagę do analizy w mechanizmie DDoS, natomiast w tym przypadku ruch jest brany pod uwagę, wykrywane są zagrożenia wskazujące, że coś się dzieje z tymi hostami, ale nie jest wysyłana blokada do flow speka. OK, jak się konfiguruje warunek DDoSowy? Określamy sobie grupę, którą chcemy wybrać. Niech będzie to jakaś grupa FCXN, jakaś tam nasza grupa, załóżmy, że to są jakieś tam serwery webowe. Ustawiamy tutaj wskaźniki dynamiczne, czyli jakaś tam liczba przekroczeń. Tutaj wskaźniki ilościowe, że ma być liczba flowów, liczba. Ustawimy tutaj, to jest w megabajtach, więc tu to ustawimy na 10 giga. Liczba unikalnych IP-ków niech będzie 10 tysięcy w ciągu, czy tam 100 tysięcy w ciągu minuty i musi być spełnione 3 z dynamicznych. I to jest cała konfiguracja. Cała konfiguracja mechanizmu. O zakładce Flow Spike BGP i Active Actions opowie za moment, w tym momencie nie ma trwających ataków, opowie za moment Grzegorz. Przechodząc tutaj jakby do kolejnej części, to chciałbym jakby krótko podsumować moją część. Analiza szereg widoków umożliwiających wykrycie zagrożeń, od takich ogólnych, że coś się wydarzyło, do głębokiej analizy poszczególnych minut trwania ataku DDoS, zestaw wskaźników. Konfiguracja też bardzo prosta. Whitelistujemy to, czego nie chcemy obserwować lub to, czego nie chcemy blokować za pomocą BGP FlowSpec. Konfigurujemy poszczególne grupy, parametry poszczególnych grup, których ruch chcemy obserwować pod kątem analizy DDoS. Ustawiamy parametry określonej grupy. No i tyle. Teraz może przełączę się, może Grzegorz, przełączysz się na swoją część. Ja jeszcze w międzyczasie popatrzę, czy tu się coś dzieje. A okej, okay, ataki zostały tutaj wstrzymane. Ja tutaj trochę tych ataków pogeneruję, żebyś miał. Sprawdzę tylko, czy się tutaj, bo akurat nie ma. Dobrze, to Grzegorz, przełącz się proszę na swoje. Na
swoje urządzenie ci tam troszkę ataków generuje, żebyś miał to pokazywać. Dzień dobry, jeszcze raz Grzegorz Mędurzyk. Czym jest FlowSpec? Przypuszczam, że dla niektórych z Państwa to pojęcie może nie być znane i nie ma w tym nic dziwnego, dlatego że to jest funkcjonalność, chociaż ma już kilka lat, niemniej jednak jest jeszcze mało popularna, a mało popularna jest dlatego, że jest obsługiwana tylko przez kilka urządzeń, przez kilka routerów dosyć dużych i dlatego nie jest tak powszechnie stosowana jak inne funkcjonalności do zapobiegania atakom. Generalnie FlowSpec jest to mechanizm filtrowania ruchu na routerach. Tak można w jednym zdaniu opisać to pojęcie. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj pojawia się słowo router, a więc router służy do tego, żeby zapobiegać atakom. Natomiast powiem jeszcze tutaj o pewnych cechach tego mechanizmu, który powoduje, że on jest z pewnych powodów taki mało oczywisty, ale postaram się to wyjaśnić. I teraz tak, FlowSpec jest rozszerzeniem protokołu BGP i tutaj może się Państwo zastanawiać, co ma wspólnego blokowanie ataków z protokołem BGP i dlaczego akurat FlowSpec wykorzystuje tutaj protokół BGP. Generalnie FlowSpec i BGP są ze sobą związane, te dwa pojęcia są ze sobą ściśle związane. BGP jest protokołem elastycznym, jest przewidziany, jego budowa, struktura jest zaprojektowana tak, aby można go było rozbudowywać w przyszłości o nowe funkcjonalności i ta możliwość rozbudowy została wykorzystana do tego, żeby zaimplementować FlowSpec. Możecie się Państwo zastanawiać, a co to ma wspólnego z protokołem routingu, jakim jest protokół BGP. Otóż ciekawostką jest to, że nie ma to nic wspólnego. Równie dobrze można sobie wyobrazić, i to jeszcze łatwiej nawet, że blokowanie podejrzanego ruchu, hakerskiego ruchu może odbywać się za pomocą innych środków komunikacji, na przykład SNMP czy za pomocą SSH, ale no, z jakiegoś powodu autorzy wybrali BGP i w tej chwili tylko protokół BGP jest wykorzystywany do tego, żeby przenosić czy też korzystać z funkcjonalności FlowSpec. FlowSpec jest objęty oficjalnym dokumentem, opisany w oficjalnym dokumencie i jest zaimplementowany na niektórych urządzeniach, o jakich to za chwilę powiem. Generalnie ta funkcjonalność BGP FlowSpec jest przeznaczona dla operatorów telekomunikacyjnych i dużych firm. Dlaczego? Dlatego, że jest dostępna tylko na niektórych routerach, bo aby móc korzystać z tej funkcjonalności trzeba mieć odpowiedni router, to jest podstawowy wymóg. I ta funkcjonalność jest dostępna jedynie na kilku czy też kilkunastu na razie modelach. Nie wszyscy producenci i nie wszystkie modele routerów są dostępne, obsługują FlowSpec. A więc funkcjonalność jest dostępna dla operatorów telekomunikacyjnych, którzy mają takie routery i dla dużych firm, ale naprawdę dużych, które mogą sobie pozwolić, czy też potrzebują dużych routerów, które przy okazji obsługują FlowSpec. Tak jak powiedziałem, to jest podstawowy wymóg, a oprócz tego, żeby móc korzystać z tej funkcjonalności, potrzebne jest coś w rodzaju kontrolera. Nie może być to router, bo router sam z siebie nie wykrywa ataków, o których Jacek opowiedział. Musi być kontroler, czyli komputer, serwer, który to robi. W tym przypadku jest to Flow Control. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Pokażę, jak to działa. Mamy tutaj taką bardzo prostą, najprostszą z możliwych struktur. Mamy sieć internet. Z siecią internet komunikujemy się za pomocą dwóch routerów. Dlaczego dwóch? Bo żeby było tutaj ciekawiej, oczywiście mogę narysować jeden, ale dwa routery, dlatego że chciałem tutaj pokazać pewne funkcje protokołu BGP, które dotykają FlowSpec'a.
mamy przełącznik i do przełącznika jest dołączony serwer aplikacyjny, dostępny dla użytkowników z internetu. Do tego serwera będzie się dobierał nasz haker. I mamy flow control, czyli system do monitorowania ruchu za pomocą NetFlow. I jak to działa? Otóż tak, najpierw trzeba oczywiście skonfigurować NetFlow na routerach. Routery monitorują ruch, który przepływa przez ich interfejsy, wysyłają rekordy NetFlow do kolektora, w tym przypadku do flow controla. Flow control pokazuje, ile ruchu przepływa przez poszczególne interfejsy, jakie adresy IP, porty i tak dalej. Nic szczególnego, standard. Oczywiście jednocześnie przeprowadza całą tę analizę behawioralną, analizę bezpieczeństwa, o której Jacek powiedział, czyli wykrywa ataki i informacje o wykrytych atakach wysyła za pomocą protokołu BGP do routerów. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj pomiędzy routerami a naszym flow controlem jest nawiązywana sesja BGP. Tak samo jak routery pomiędzy sobą w sieci operatorów nawiązują sesję BGP po to, żeby mogły przesyłać ruch między sobą, jak i również do sąsiednich operatorów, tak tutaj też pomiędzy routerem a flow controlem jest nawiązywana sesja BGP, ale nie po to, aby w jakiś sposób modyfikować przepływ ruchu przez routery, a więc przez sieć operatora i przez internet, tylko jedynie po to, aby informować router o tym, że nastąpił jakiś atak. Oczywiście można sobie wyobrazić taką sytuację, że flow control w jakiś sposób ingeruje na przykład w prefiksy, które router zna, czyli które są rozgłaszane przez inne routery, sąsiednie routery, dlatego że można sobie wyobrazić, że flow control też ma jakieś funkcje routingu, ale nie jest to praktykowane, nie jest to podstawowa zasada. Należy tutaj sobie jasno rozgraniczyć te dwa pojęcia, że sesja BGP służy jako taki, można powiedzieć, tunel do tego, aby informacje o atakach, jakie miały miejsce w naszej sieci, przesyłać, że tak powiem, na plecach tego protokołu. Routery mogą się dowiadywać o tym, że nastąpił taki atak i coś w tej kwestii zrobić, a dowiedzieć się muszą z jakiegoś zewnętrznego urządzenia. I to jest to, o czym mówiłem, że sam fakt posiadania routerów, które obsługują FlowSpec, bo można to sprawdzić w dokumentacji, nie oznacza jeszcze, że możemy korzystać już z tej funkcjonalności. Musi być jeszcze kontroler, w tym przypadku jest to flow control, który na podstawie NetFlow'u generowanego przez routery wykryje atak i za pomocą sesji BGP poinformuje routery o tym ataku. Natomiast routery już same w sobie, dzięki zaimplementowanej funkcji FlowSpec, są w stanie z tą informacją coś zrobić. Przede wszystkim mogą taki ruch blokować na swoich interfejsach. I jak to działa? Otóż kiedy pojawia się haker, kiedy przypuszcza atak na nasz serwer, jeden z tych, o których powiedział Jacek, czyli doprowadza do tego, że serwer przestaje być dostępny dla użytkowników, legalnych użytkowników z internetu, routery brzegowe, routery, generalnie routery, przez które ten wrażę ruch przepływa, oczywiście informują o tym kolektor NetFlow, wysyłają rekordy NetFlow. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, po prostu jest to standardowa funkcja protokołu NetFlow. Flow Control zbiera takie rekordy, na podstawie ich analizy stwierdza, że ma miejsce atak. Za pomocą sesji BGP powiadamia o tym routery, routery się o tym dowiadują i blokują taki ruch. Taka jest zasada tego protokołu funkcjonalności, czy też aplikacji, jak to nazwać, o nazwie FlowSpec. A więc routery zakładają takie access listy, czy też wykorzystują jakieś inne, niezwiązane z tym zupełnie mechanizmy po to, żeby na podstawie informacji otrzymanych od kontrolera, w tym przypadku z flow controla, zablokować konkretny adres IP, konkretny port, protokół, ewentualne inne parametry, które za pomocą tej sesji BGP zostały im dostarczone. Kiedy po jakimś czasie atak ustanie, haker widzi, że jego wysiłki są bezskuteczne i odpuści. Oczywiście routery też przesyłają do
flow controla taką informację, to znaczy może nie tyle przesyłają, co flow control widzi na podstawie zbieranych pakietów NetFlow, że takiego ataku już nie ma. I oczywiście też, tak jak poprzednio, za pomocą sesji BGP wysyła informację do routera, że dany adres IP z internetu już przestał wysyłać wrogi ruch, można te blokady włączone na routerach zdjąć. A więc tak w skrócie wygląda ta funkcja. Przełączę się teraz na live demo, żeby pokazać, jak to działa. Więc jestem teraz zalogowany do Flow Controla, czyli do kolektora NetFlow. Mam w tej chwili otwartą kartę ustawień BGP. Tutaj ci z Państwa, którzy zajmują się routingiem i konfigurowaniem protokołów, zauważą kilka swojsko brzmiących rzeczy. Mianowicie mamy numer AS, akurat tutaj jest wewnętrzny, taki neutralny. On jest obowiązkowy. Ten kontroler, flow control, też musi mieć numer AS po to, żeby w ogóle był w stanie nawiązać sesję BGP z routerem. To jest oczywiście standard, wymóg, który trzeba spełnić. Mamy port, dlatego że protokół BGP wykorzystuje protokół niższej warstwy, protokół TCP i port numer 179 standardowy. Mamy identyfikator, który też jest wymagany przez standard, przez specyfikację BGP. To są podstawowe rzeczy. Nie ma tutaj jakichś zaawansowanych ustawień typu reflektory, community, tego typu historie, które są właściwe dla protokołu BGP. Nie ma tutaj na przykład informacji o ścieżkach AS, nie ma informacji o prefiksach, tego typu sprawach, dlatego że FlowSpec nie dotyka tych kwestii. Jedyne, tak jak powiedziałem, to, co wiąże go z protokołem BGP, to to, że musi nawiązać sesję z routerem, a do tego celu właśnie wykorzystuje tych kilka podstawowych parametrów i to jest wszystko. I teraz tak, tutaj mamy informacje o tym, jacy są sąsiedzi w tej chwili, czyli z jakimi routerami mamy nawiązaną sesję BGP. Mamy router jeden w tej chwili o takim adresie IP, jego numer AS jest taki, też standard. Kilka podstawowych parametrów, hold time, czy jest włączona obsługa FlowSpec i status połączenia. Minimum minimorum, absolutnie niezbędne do tego, aby nawiązać sesję BGP. Przejdę teraz do zakładki Active Attacks, odświeżę. W tej chwili nie ma takich ataków. Jacek, miałbym prośbę do Ciebie o wygenerowanie ataku i sprawdzenie, czy żeby coś tutaj się pojawiło. Grzegorz, moment, mieliśmy chwileczkę taką, trochę przegiłem z atakiem, więc za chwilę powinieneś mieć, bo musiałem zresetować urządzenie, bo jednak przegięliśmy pałę. No. Więc na slajdzie możesz pokazać, ale za chwileczkę powinno być, bo musiałem zresetować urządzenie. Dobrze, czyli atak był skuteczny. Dobrze, to ja w tym czasie może wrócę do prezentacji i za chwilę pokażę, jaki jest efekt wykrycia ataku, a dopóki się nie pojawi, to wrócę na chwilę do prezentacji i powiem jeszcze o jednej kwestii. Otóż tak, jakie są kryteria wykrywania wrogiego ruchu, czyli na podstawie jakich parametrów, charakterystyk i można wykrywać ruch i powiadamiać router, że ruch o takich a takich parametrach jest ruchem wrogim i należy go zablokować. Otóż podstawowy to jest protokół. Jak widać, tych protokołów jest no sporo. Część z nich nawet dosyć takich egzotycznych, AppleTalk. Podstawowy jest to oczywiście IPv4, mniej popularny, ale coraz popularniejszy jest protokół IPv6, szczególnie w sieciach operatorskich i kilka jeszcze innych operatorów, które wykorzystują albo nie protokół IP. A więc tego typu informacje też są przetwarzane przez router, jeżeli powiadomimy, że na przykład nie podoba nam się, że ktoś tam wysyła jakieś pakiety OSPF, no to możemy do routera wysłać
za pomocą sesji BGP, przypomnę, informację, aby blokował wszystkie pakiety OSPR. Kolejne parametry. Adresy MAC, źródłowy, docelowy, raczej mało wykorzystywane, bo to by adresy MAC są dostępne tylko sąsiednich routerów, ale prefiksy IP, źródłowy i docelowy jak najbardziej. I też chciałem tutaj zwrócić uwagę, że nie ma tutaj mowy o adresach IP, tylko prefiksach, co znaczy, że możemy wskazać na przykład, że wszystkie adresy źródłowe, czyli internetowe o takim prefiksie i takiej masce mają być blokowane. Możemy też wskazać adres prefiks, czy też adres, bo jeżeli mamy maskę 32-bitową, to już będzie jeden jedyny adres, że ma być blokowany cały ruch do usługi naszej, do naszego wewnętrznego serwera. Oczywiście i router też zablokuje jakikolwiek by nie był ruch trafiający do tego serwera. Oczywiście efekt będzie taki, że legalni użytkownicy też wtedy nie będą mieli dostępu, no ale jest to też jakaś forma ochrony przed atakiem. Dopóki haker nie odpuści, ruch jest blokowany i w ten sposób chronimy nasze zasoby. Port źródłowy i docelowy, TCP albo UDP, protokół CMP wraz ze wszystkimi rodzajami komunikatów, echo, trace i tak dalej, kod quality of service, flagi protokołu TCP, to w nawiązaniu do tego, co napisał, co pokazywał Jacek, że możemy określić, że na przykład pakiety zawierające jakieś niestandardowe ustawienia flag TCP, na przykład wszystkie flagi są podniesione, co jest praktycznie niespotykane w normalnej konfiguracji. Serwer może być nieprzygotowany na taką ewentualność i odmówić działania. A więc jeżeli na przykład wszystkie flagi TCP są w pakietach ustawione, w nagłówkach TCP ustawione, to router ma je blokować. Inne kryteria to długość pakietu, czy jest pofragmentowany, czy nie. Ważny parametr, dlatego że jeżeli wpuścimy do serwera pierwszy fragment pakietu, to on go trzyma dotąd, aż dostanie pozostałe fragmenty po to, żeby je złożyć w jedną całość. Oczywiście jeżeli haker będzie permanentnie wysyłał pofragmentowane pakiety i wyłącznie na przykład pierwsze fragmenty, to taki bufor się przepełni i nie będzie mógł przyjmować kolejnych już pakietów normalnych od legalnych użytkowników. Oprócz tego możemy stosować operatory, czyli łączyć te kryteria według dowolnych kombinacji, stosując operatory porównania and or tego typu sprawy. I co router, mając informację, że ruch taki a taki spełniający takie kryteria jest ruchem wrogim, to co może z nim zrobić? Ograniczyć wielkość tego ruchu. Ja tutaj mówiłem do tej pory o blokowaniu, ale w rzeczywistości router ogranicza, czyli jeżeli haker wysyła ruch o natężeniu 1 megabita, albo powiedzmy mamy łącze do internetu o przepływności 100 megabitów, haker akurat wziął nam i wysycił całe łącze tym swoim ruchem 100 megabitowym, to możemy ograniczyć jego ruch po to, żeby zostawić trochę wolnego pasma. Jedna z możliwości to jest oczywiście ściśnięcie do zera, czyli całkowite zablokowanie takiego ruchu. Tutaj ta możliwość, możecie Państwo zastanawiać, po co w ogóle jest możliwość redukowania wolumenu. Tak? Jeśli mogę Ci przerwać, to możesz pokazać teraz, zanim się znowu nie wywali serwer w wyniku ataku DDoS. W tym momencie są dwa wpisy w tabeli routingu, więc możesz pokazać, a później wrócić do prezentacji, dobrze? Bo też nie chcę, może się wydarzyć, że za chwilę znowu się przedobrzymy symulację ataku. Dobrze, wróciłem tutaj do zakładki, odświeżyłem, są dwa ataki, a więc na takie adresy docelowe, wewnętrzne są przeprowadzane dwa ataki, porty docelowe, są jeszcze dodatkowe parametry
źródłowy i host źródłowy, ale one tutaj nie są w tej chwili istotne. I teraz ja przełączę się na konsolę urządzenia. Jestem w tej chwili zalogowany do routera, to jest router Junipera i wyświetlę pewne polecenie, które pokaże o jakich atakach dowiedział się router. I wygląda to tak. Na innych urządzeniach są podobne polecenia, wyświetlające podobne informacje. Może przesunę, żeby tutaj pokazać zbieżność. Otóż widzimy informacje o tym, jakie adresy router ma blokować. To są informacje, które otrzymał z Flow Controla za pomocą BGP, za pomocą Flow Speca. Więc mamy adres 408, tak jak ten tutaj pierwszy, i 9523. To jest ten drugi adres. Dodatkowo mamy informację o porcie docelowym, destination port 443, tutaj mamy destination port 445 i informacja o tym, że ruch ma być blokowany, jest zapisana tutaj w dosyć taki nieczytelny sposób, no ale taka jest uroda tego urządzenia. Traffic rate 00, są dwa zera, ale one określają wielkość ruchu, szczególnie to drugie zero określa, jaka ma być wielkość, ciągła wielkość, to jest sustainable rate ruchu. Ponieważ obie wartości są równe zeru, oznacza to, że cały ruch, który jest kierowany na ten adres IP, jest to adres docelowy, wewnętrzny naszego serwera, cały ruch wysyłany na ten konkretnie adres IP i na ten konkretnie port, ma być blokowany, niezależnie od tego, jaki jest host źródłowy, jaki jest port źródłowy, a więc wszyscy użytkownicy, zarówno z hakerem na czele, ale również i legalni, nie będą mieli dostępu w tej chwili do tego serwera. Dopiero jak haker zrezygnuje, wtedy Flow Control za pośrednictwem NetFlow dowie się o tym, czy też wywnioskuje, że atak ustał i z powrotem wyśle do routera informację, aby zlikwidował te, w tym przypadku te dwie reguły. Ja może odświeżę, może akurat się stało tak, że o, już mamy zmianę, może ja też odświeżę. W tym czasie, kiedy opowiadałem, to atak, jeden z ataków ustał, o dobrze, w tej chwili mamy informację, że tylko jest jeden, a więc Flow Control w międzyczasie wysłał do routera informację, aby usunąć jedną z reguł, która była wyżej, pozostała tylko jedna. Kiedy ten atak też ustanie, też zostanie router powiadomiony o tym, żeby usunął tę regułę, a więc żeby była przywrócona pełna komunikacja z tym adresem IP i z tym konkretnie portem docelowym. Zasada działania jest dosyć prosta. Wymóg jest taki, już mniej prosty do spełnienia, a właściwie dwa wymogi, że po pierwsze musimy mieć router, który obsługuje FlowSpec i musimy mieć kontrolera, który za pomocą FlowSpec'a będzie informował router, co on ma z wrogim ruchem robić. Wrócę do prezentacji. Skończyłem na omawianiu akcji, jakie router może podejmować, mając informację o tym, że ruch o takich a takich parametrach jest ruchem wrogim, a więc może ograniczyć wolumen ruchu, tak jak powiedziałem, ograniczenie do zera powoduje całkowitą blokadę, może go próbkować i rejestrować, to już jest wewnętrzna funkcjonalność routera, czyli co jakiś czas może sprawdzać, jakie adresy IP, porty i protokoły w takim ruchu są zawarte i rejestrować to w swoim dzienniku. Oczywiście potem trzeba ten dziennik w jakiś sposób odczytać. Funkcjonalność, nie potrafię sobie za bardzo wyobrazić wykorzystanie tej funkcjonalności, dlatego że skoro mamy już kontrolera, który informuje o tym, że ruch taki a taki jest ruchem wrogim, no to już na samym kontrolerze mamy te informacje. No ale tutaj autorzy standardu akurat przewidzieli taką możliwość. Może przekierować do innego miejsca na podstawie tabeli routingu, właściwie wirtualnej tabeli routingu, czyli nie musi go blokować, może pozwalać hakerowi robić swoją wrogą działalność, ale ten ruch, który haker kieruje na konkretny serwer,
router może przesłać gdzieś indziej. Nie na serwer, tylko do jakiegoś innego miejsca, powiedzmy do jakiegoś systemu bezpieczeństwa, czy do jakiegoś innego systemu, gdzie z tym ruchem możemy coś jeszcze zrobić. I może też oznaczyć flagą DSCP, też trudno mi sobie to trochę wyobrazić, dlaczego, co by można było pożytecznego z takim oznakowanym ruchem zrobić. No ale tutaj autorzy, tak jak powiedziałem, tej specyfikacji RFC przewidzieli taką możliwość. I to, aha, i jeszcze ostatni slajd. Tak jak powiedziałem, ta funkcja jest niestety, no niestety, bo mimo że ciekawa, nie jest dostępna dla wszystkich, jedynie dla tych, którzy mają urządzenia wymienione, te, które tutaj są widoczne. Dlaczego akurat nie wiadomo, bo FlowSpec nie jest aż jakąś taką szczególną funkcjonalnością, która by wymagała na przykład dużych zasobów procesora, pamięci czy innych parametrów, którymi dysponuje tylko dorosły, silny router. Niemniej jednak te urządzenia na razie obsługują FlowSpec, być może w przyszłości będą się pojawiać kolejne, ale jedynie ci użytkownicy, którzy dysponują takimi urządzeniami, po doposażeniu ich w kontroler, tak jak tutaj był to Flow Control, mogą korzystać z tej funkcjonalności FlowSpec i chronić się przed atakami. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć na ten temat. Jacek, czy chcesz, żebym ci oddał pałeczkę i... Tak, możesz przejść do kolejnego slajdu. Tam jest chyba slajd podsumowujący. Okay, to jest to, co pokazywałeś, to konfigurację. Dalej jeszcze mógłbym tak, podejść. Tak, to jest konfiguracja. Aktywne ataki, to jest też to, o czym mówiłem. Wygląd konsoli też pokazywałem przed chwilą. Podsumowanie. Tak, dokładnie. Zanim Państwo dostaniecie ankietę spośród do wypełnienia, osoby, które wypełnią tą ankietę, otrzymają, będą, wezmą udział w konkursie, gdzie można wygrać książki bezpieczeństwa. Więc warto wypełnić taką krótką ankietę. Podsumowując, analiza flow sieciowych pozwala na wykrycie ataków DDoS, to jest jakby rzecz oczywista, oczywista oczywistość. Mitygacja tutaj ogranicza się do BGP FlowSpec. Co dalej z tym można zrobić? Można gdzieś tam spróbować do ruchu, do jakiejś czyszczarki ruchu przekierować, jeśli interesuje nas głębsza analiza ataki w warstwie siódmej, już takie bardziej zaawansowane i chcemy zastanawiać się nad czyszczeniem ruchu. No i tutaj tak należy pamiętać o tym, że ataki wolumetryczne to działają w oparciu o BPS-y, ale tak naprawdę ataki na protokół to nie muszą być wcale gigantyczne. Wystarczy odpowiednio spreparowane pakiety i można tak naprawdę urządzenie pośredniczące czy jakieś urządzenie docelowe wyłożyć.